Rozdział 11. 50. piętro. Zaczynała się klasówka z matematyki, ale Felix i Ned oficjalnie mieli zwolnienie, a nieoficjalnie stali przed Silver Tower i zaczynali swą akcję. Jak zwykle Ned miał kamerę i słuchawki, aby cały czas mieć kontakt z Manfredem i aby on widział, gdzie aktualnie się znajdują. Weszli do budynku. Nieniepokojeni minęli recepcję i dotarli do bramek, które można było pokonać jedynie ze specjalną kartą. Widząc to, zrobili w tył zwrot i wyszli na zewnątrz. Postanowili spróbować przez garaż. Tam, skuleni, przeszli pod okienkiem budki strażnika. Gdy weszli na parking podziemny, stanęli przerażeni, gdyż zobaczyli białą furgonetkę z napisem Transport Zwierząt. Uznali, że Morten jest gdzieś w budynku. Chwilę później dotarli do windy, która prowadziła tylko na 5 różnych poziomów. 0 i 4 podziemne piętra. Nacisnęli 0 i wylądowali w holu, w którym byli przed chwilą. Wysiedli z windy i na bezczela przeskoczyli nad najbardziej oddaloną od recepcji bramką. O dziwo, nikt nie zwrócił na to uwagi. Dostali się do windy, której najwyższy przycisk miał numer 48. Manfred przez słuchawkę doradził im wysiąść na 46, gdyż to piętro pracowało do późna i nikt nie zwróci tam na nich uwagi. Chłopcy posłuchali jego rady. Gdy wysiedli, zobaczyli przeszklone biuro z kilkudziesięcioma biurkami oraz małą kawiarenkę, do której się skierowali, aby nie wzbudzać podejrzeń. Zamówili wodę, usiedli przy stoliku i udawali, że na kogoś czekają. Manfred zaczął im objaśniać plan piętra. Za nimi znajdowało się pomieszczenie, z którego można było się dostać do szybu windy. Wizja wspinania się po drabince w szybie windy przeraziła ich. Innej opcji jednak nie mieli, gdyż nie mieli specjalnej karty umożliwiającej wjazd windą na 50. piętro. Wstali więc od stolika i ukradkiem weszli do wspomnianego pomieszczenia. Było w nim pełno pudeł. Drzwi do szybu windowego były zamknięte na kłódkę. Felix wyjął klucz uniwersalny i z łatwością sobie z nią poradził. Otworzył drzwi i ich oczom ukazał się ogromny szyb windowy. Daleko w dole widać było dwa pudełka wind jadących w dół i trzecie pnące się ku górze. Szyb kończył się 15 metrów nad nimi. Obaj weszli na drabinkę i ruszyli do góry. Gdy nadjeżdżała winda, zatrzymali się i przytulili do drabinki tak, aby ich nie zahaczyła. Po minucie dotarli do metalowych drzwi. Felix szarpnął za klamkę, lecz drzwi były zamknięte. Ned stwierdził, że lepiej już wracać, lecz Felix nie poddawał się. Zauważył, że tuż nad drabinką w suficie był właz. Dotarł tam, wyciągnął rękę i okazało się, że właz się poruszył. Tą drogą weszli do ciemnego pomieszczenia. Ned nie czuł się pewnie, wiedząc, że pod jego nogami kryje się 250-metrowa studnia. Następnie Felix odkręcił 4 śruby kratki szybu wentylacyjnego. Chwilę później byli w jego wnętrzu. Zaczęli przemieszczać się na czworakach po szybie o przekroju kwadratu. Jako że był on metalowy, nie dało się go przemierzyć bezszelestnie. Felix flamastrem rysował strzałki, aby w drodze powrotnej nie zabłądzić. Po przemierzeniu jakiegoś dystansu Ned zaproponował krótki odpoczynek. Nie zauważył, że siada na kratce, która pod jego ciężarem otworzyła się. Ned wypadł z szybu wentylacyjnego wprost na miękki fotel w pustym gabinecie. Nagle do gabinetu weszła starsza kobieta. Nie zauważyła Neda, gdyż przeglądała dokumenty. Mam już te dokumenty z NASA, o które pan prosił, panie dyrektorze, rzekła. Rzuciła je na biurko i poprosiła o podpis, w ogóle nie patrząc na Neda. Ten szybko je podpisał, po czym kobieta zabrała dokumenty i wyszła. Ned natychmiast stanął na fotelu i przy pomocy Felixa wspiął się z powrotem do szybu, zamykając za sobą kratkę. To nie na moje nerwy, westchnął głęboko. Jak się podpisałeś? Spytał Felix. James Bond, odparł Ned i ruszyli dalej. Po chwili dotarli do przeszkody. Całą szerokość tunelu przecinał jakiś gąbczasty filtr powietrza. Nie chcieli go niszczyć, żeby nie narobić hałasu. Postanowili go ominąć. Pod nimi był jakiś pokój. Niestety była w nim kamera. Felix postanowił zakleić jej obiektyw przy pomocy obudowy od długopisu i plasteliny. Strzelając wielokrotnie, w końcu trafił. Manfred powiedział im, że widoktor na pewno uzna, że w kamerze padła optyka. Następnie zeszli do pomieszczenia. Lecz nie mogli od tak z niego wyjść, gdyż wszędzie były kamery. Felix wyjął więc muchę robota.
dzieło jego taty, i wysłał ją na zwiady, sterując małym joystickiem. Jej zadaniem było odnalezienie księgi profesora Kuszmińskiego. Mechaniczna mucha wyleciała na korytarz sterowana przez Feliksa. Po kilku minutach zwiadów stało się coś zabawnego. Mucha została złapana przez pająka. Chłopaki narzekali na czystość w tym biurowcu. Feliks zaczął grzebać w szafach i odnalazł tam kilka identyfikatorów. Wzięli dwa z nich i wyszli na przeszklony korytarz. Idąc, udawali, że rozmawiają o dokumentach, które trzymali w ręce. Mijani ludzie nie zwracali na nich uwagi. Poszli za strzałką, wskazującą drogę do laboratorium starodruków. Na końcu drogi zobaczyli pokój z wielkim skanerem i pracującym na nim człekokształtnym robotem. Dostęp do pokoju był chroniony. Ned wyjął kartę, z której wystawało mnóstwo kabli połączonych z jego smartfonem, i przyłożył ją do czytnika. Drzwi były chronione 8-cyfrowym kodem, którego złamanie Ned oszacował na pół godziny. Stojąc przy szklanych drzwiach, zobaczyli księgę profesora leżącą przy skanerze. Nagle do pokoju weszła jakaś kobieta, zabrała księgę profesora Kuszmińskiego, położyła ją na blacie wózka i podjechała z nią do drzwi. Chłopaki schowali się za wyłomem i zrozumieli, że mają konkurencję. Ona też chciała zdobyć księgę. Cóż za piętrowy spisek, powiedział Ned. Dziewczyna wyszła przez drzwi, pchając przed sobą wózek i nie zwracając na chłopców uwagi. Ci zaczęli ją śledzić. Po chwili przyspieszyli kroku, aby ją dogonić. Proszę pani, zawołał Feliks. Dziewczyna odwróciła się i okazało się, że to była Nika. Przyjaciółka czuła, że chłopaki knują coś bez niej, więc powiedziała, że ma 18 lat i zatrudniła się tutaj jako asystentka. Właśnie planowała najzwyczajniej opuścić biuro z książką w torbie. Feliks uprzedził ją, że to wywołałoby alarm. Idąc korytarzem, rozmawiali o usunięciu zdjęć z serwera, lecz nie wiedzieli, który to. Nika też tego nie wiedziała. Wózek z księgą miał napęd elektryczny. Nagle jakaś nieznana siła zaczęła nim kierować. Wózek ruszył szybko korytarzem, a trójka przyjaciół nie miała wyjścia i musiała za nim pobiec. Po chwili wszyscy trafili do małego pomieszczenia z betonowymi ścianami. Żelazne drzwi zamknęły się za nimi. Wyglądało na to, że wpadli w tarapaty.